zaszczyt powitać wszystkich zgromadzonych na uroczystości inauguracji nowego roku szkolnego 2017-2018. Rozpoczęliśmy właśnie nowy rok szkolny w liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej w Legionowie. No cóż, nowy rok szkolny stawia przed nami, przede mną, jako dyrektorem nowym tej placówki, wiele wyzwań. Zdaję sobie sprawę, że jest to ogromna odpowiedzialność, ale też duża radość. Podchodzę do tego z entuzjazmem, z optymizmem. Mam nadzieję, że ten rok będzie udany i kolejne również. Życzę swoim uczniom, swojemu gronu nauczycielskiemu wielu sukcesów w tym nowym roku szkolnym i mam nadzieję, że będzie to rok dobry, udany. Początek roku szkolnego to nie tylko czas, w którym gratulujemy uczniom wyboru szkoły, witamy się z nimi, próbujemy przekazać im to, co najważniejsze w danej placówce, jakimi wartościami się kieruje, ale również dla nas samych samorządowców to również jest taki okres, w którym przyglądamy się, jak wyglądały nasze prace w poszczególnych szkołach i co nas czeka w przyszłości. Konopnickiej nie ominą również remonty w nadchodzących latach. Mam nadzieję, że to zakończy całkowicie proces inwestycyjny, jeżeli chodzi o tę placówkę, bo naprawdę wyposażona jest już praktycznie we wszystko. Rok szkolny 2017-2018 uważam za otwarty.